drodzy kandydaci, jeżeli interesujecie się sztuką, architekturą, designem, lubicie rysować, tworzyć formy przestrzenne, zapraszam do podjęcia studiów na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Jeżeli podejmiecie taką decyzję, to będzie najlepszy wybór, jakiego mogliście dokonać, bowiem możecie studiować na szanowanej i renomowanej uczelni. Nasi absolwenci są cenieni w kraju, Europie i na świecie. Wydział Architektury to wspaniałe miejsce do studiowania. To niezwykła, twórcza atmosfera, to doświadczona kadra dydaktyczna. Tu możesz wzrastać w Twoich twórczych doświadczeniach. Będziesz uczyć się warsztatu projektowego architekta. Ale przede wszystkim zdobędziesz konkretne umiejętności, uzyskasz konkretny, przydatny i ceniony zawód. Architekta i architekta wnętrz. Będziesz zmieniać otoczenie, tworzyć wspaniałe obiekty. Możesz kreować nową jakość, budować przyszłość. Czy może być coś piękniejszego na lata studiów? Serdecznie zapraszam na studia. Wydział Architektury to tradycja, prestiż i profesjonalizm. Jak zapewne wiecie, Politechnika Śląska to najlepsza uczelnia regionu. Zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni europejskich i należy do elitarnej grupy 10 uczelni badawczych. Oraz powiem śmiało, możecie studiować na najlepszym Wydziale Architektury w Polsce. I wiem, co mówię. Nasi absolwenci są cenieni w kraju i za granicą. Są dobrze warsztatowo przygotowani do pracy zawodowej, a jednocześnie są twórcami o wyjątkowych zdolnościach i możliwościach twórczej kreacji. Gdziekolwiek będziecie i powiecie, że kończyliście nasz wydział, wzrośnie szacunek do Waszych umiejętności, które z czasem będziecie nabywać podczas studiów. Dla kandydatów spoza regionu powiem, nasz wydział stanowi ważną jednostkę naukowo-badawczą, twórczą i dydaktyczną Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, regionu z niezwykle ciekawą historią, silnymi tradycjami, które warto poznać. To ważny ośrodek przemysłu, nauki, techniki, a także zabytków techniki oraz miejsce nowoczesnej architektury, miejsce, gdzie można interesująco spędzić wolny czas. Lubimy być pierwsi i byliśmy pionierami w wielu dziedzinach. Jesteśmy jedynym wydziałem, w którym uczy się metodologii projektowania z wykorzystaniem badań jakościowych. To nas wyróżnia i daje nam przewagę. To wiele innowacyjnych inicjatyw, na przykład program Sztuka i Design Przestrzeni Publicznej, program badawczy architektury kosmicznej, pracownia świata wirtualnego, Dni Młodego Architekta z Builder, design łazik marsjański, grafika roku, konkurs na film o architekturze i wiele, wiele innych licznych wystaw, konkursów, warsztatów, wyjazdów studialnych, również wymiana międzynarodowa. Dla zainteresowanych planujemy loty samolotami uczelni do obiektów architektonicznych. Obecnie mamy kategorię naukową A, akredytację międzynarodową KAUT oraz uzyskaliśmy drugie miejsca w najważniejszych krajowych rankingach, rankingu perspektywy i rankingu Builder. To o czym świadczy. Pamiętajcie, Śląska Szkoła Architektury ma ponad 40 lat doświadczeń. To już jest uznana marka. Możecie ją współtworzyć i możecie stać się jej częścią. Jako wydział jesteśmy niezwykle aktywni i widoczni na targach designu, architektury i budownictwa. Czy wyobrażacie sobie, że tylko w jednym 2018 roku zorganizowaliśmy około 55 wystaw, a nasi studenci zdobyli 65 nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach, stąd uzyskane pierwsze miejsce w rankingu Builder za aktywność studentów, za co dziękujemy. Naszym największym atutem i dumą są nasi studenci, którzy studiują na dwóch kierunkach: architektura i architektura wnętrz. Studenci naszego wydziału systematycznie zdobywają nagrody w konkursach międzynarodowych. Nie ma miesiąca bez kolejnych sukcesów. Warto wspomnieć, że wydział jest polskim liderem, którego absolwenci zdobyli światową sławę w designie samochodowym. I tego, drodzy kandydaci, chyba nie wiecie, że nasi absolwenci projektowali m.in. Audi e-tron R8, BMW Z4 i X3, BMW serii 5, Alfa Romeo 156, Spada Koda Tonka TS, polski samochód elektryczny. Współpracowali przy Audi A3, S3, S8.
Dysponujemy doskonałym warsztatem rozwoju twórczego, jak i najnowszymi technologiami świata wirtualnego. Staramy się także komercjalizować projekty studentów. Ostatnim przykładem jest realizowany Parklet, ulica Teatralna w Katowicach. Szanowni kandydaci, do Waszej dyspozycji są dwa budynki, w którym znajduje się strefa pracy własnej studenta, pracownie komputerowe w obu budynkach, pracownia świata wirtualnego, makieciarnia, galerie i sale dydaktyczne, strefy wypoczynkowe. Czyli wszystkie sprawy załatwicie w biurze obsługi studenta. Niezwykle aktywne są także koła naukowe. Na zakończenie chciałbym skierować do Was, szanowni kandydaci, kilka rad. Mierzcie wysoko, co najmniej jak najwyższy budynek na świecie, który ma 828 metrów, lub jeszcze wyżej, jak ten budowany właśnie, który będzie miał 1350 metrów. Nie bójcie się skoków w śmiałe rozwiązania. Twórzcie dla przyjemności tworzenia. Twórzcie, aby zachwycać, aby fascynować. Twórzcie nieosiągalne i czyńcie je realne. A gdy ktoś powie niemożliwe, bądźcie wytrwali w waszych marzeniach i dążeniach. Architekt, architektura to przede wszystkim przyjemność i satysfakcja tworzenia, ale także odwaga. Ale najważniejsze to wiedza i umiejętności, które są podstawą projektowania. Dobry warsztat, umiejętności. Już dzisiaj możecie rozwiązywać problemy ludzkości, problemy przyszłego świata. Ale co najważniejsze, zachowajcie dystans do siebie i do świata. To wszystko zdobędziecie tutaj, na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Pamiętajcie, architektura to zobowiązuje. Wydział Architektury tworzymy my, ludzie z niezwykłą pasją i umiejętnościami, a niedługo również wy, drodzy studenci pierwszego roku.